Dzisiejszy temat: jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece. Jeśli byli Państwo wczoraj na webinarze, no to będzie taka kontynuacja. Trochę porozmawiamy o tym, wyobrazimy sobie to, co może być dalej po diagnozie. Ja w ogóle też bardzo jestem ciekawa, tutaj też Państwa może będzie jeszcze chwilę na koniec na jakieś pytania. Ja jako Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna też współpracuję z bibliotekami, głównie na ścieżce edukacyjnej, ale też trochę takiej badawczej, bo też prowadzimy różne diagnozy, ale faktycznie ta edukacyjna ścieżka jest u nas taka rozbudowana. Poznaliśmy dużo różnych bibliotek. Jeśli ktoś tutaj z Państwa mnie zna, ja akurat Państwa nie widzę, to można się tutaj ujawnić na czacie, jeśli się kiedyś gdzieś spotkaliśmy. Zobaczę, czy mi tutaj. Chyba nie do końca przedstawia mi się ekran. Zaraz zobaczę, czemu. O, dobrze. To o sobie może już nie będę mówić, bo Państwo to pewnie już gdzieś przeczytali. No, chyba możemy przejść od razu do sedna. Chyba, że musimy poczekać ze 2 minuty na jakieś jeszcze osoby, które dochodzą. To pytanie do Oli. Jak uważasz? Myślę, że możemy posuwać się do przodu. Dzięki. No właśnie, była diagnoza. Wyobraźmy sobie w takim razie, że jesteśmy już po tym procesie diagnozy. Wszystkie te elementy, tutaj akurat używam slajdu Justyny Szymańskiej z wczoraj, który jest takim podsumowaniem właśnie procesu diagnozy, czyli tych wszystkich elementów składowych, które mogą być właśnie no, w całym tym procesie, mogą być w tym procesie ważne. Przypomnę tutaj kilka z nich. Tak, tylko pokrótce, żebyś, jeśli kogoś nie było też wczoraj, myślę, że to się też przyda, bo to będzie trochę też przewijać się cały czas w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy punkt to jest zespół. Zespół rozumiany jako my, osoby tutaj pracujące w bibliotece, które chcą zadziałać, które chcą stworzyć jakieś nowe działania, no ale nie wiemy, co możemy stworzyć, nie wiemy jak, nie wiemy, jaka jest potrzeba mieszkańców. No i dlatego próbujemy tą diagnozę przeprowadzić. Drugi element to są różnego rodzaju partnerstwa. To się zawsze przydaje. Diagnozę możemy zrobić sami, swoimi siłami, ale czasem łatwiej jest zrobić to razem z kimś z zewnątrz, nie tylko dlatego, że ktoś po prostu może to częściej robić od nas, ale też dlatego, że taki ogląd z zewnątrz, takiej osoby, która patrzy z zewnątrz, jest czasem też bardziej dokładny. Wyłapuje taka osoba też czasem dodatkowe jakieś elementy, których my może będąc w środku sami nie widzimy. Kolejny ważny element to jest cel diagnozy, czyli właśnie to nasze pytanie, co my właściwie chcemy się dowiedzieć, jaki jest nasz cel, czy chcemy zbadać potrzeby jakiejś grupy, czy chcemy ulepszyć nasze działania, czy chcemy sprawdzić po prostu, czy wszystko działa, czy chcemy coś podsumować. Bardzo wiele może być tych celów diagnozy, to też trzeba sobie wybrać na tym etapie badawczym. Kolejny ważny element to jest grupa docelowa diagnozy. Może być oczywiście diagnoza dość szeroka, wtedy ona obejmuje na przykład różne grupy mieszkańców, na przykład właśnie seniorów, dorosłych z dziećmi, dzieci, młodzież. A może być skupiona na jakiejś konkretnej grupie, na przykład takiej grupie, z którą biblioteka ma najmniejszy kontakt, bo na przykład okazuje się, że młodzież z okolicy rzadko przychodzi, albo z jakiegoś powodu przychodzili jeszcze 5 lat temu, ale już teraz, jak są trochę starsi, to nie przychodzą. Co takiego się stało, że już teraz nie przychodzą do nas? Czyli to jakaś jedna konkretna grupa. Jak już mamy ten nasz cel, mamy tą grupę wybraną lub grupy, no to ważne jest ustalenie pytania badawczego, czyli tego, co faktycznie chcemy się dowiedzieć, czyli co nam pomoże, żeby zmienić te nasze działania, żeby odpowiedzieć na potrzeby danej grupy. W międzyczasie oczywiście ważne są różne dane zastane, czyli wszelkie inne dodatkowe materiały, które mogą nam pomóc dowiedzieć się, uzupełnić tę wiedzę. Ale kolejny ważny element to są metody badawcze. No i tutaj na poprzednim webinarze to też zachęcam do powrotu. Justyna Szymańska opowiadała o bardzo wielu różnych metodach badawczych, metodach jakościowych, bo to jest to, czym my akurat się zajmujemy. Ilościowe metody to jest jedna metoda, a metody jakościowe to jest druga metoda, czyli takie bardziej pogłębione badania.
No i tych metod jest bardzo dużo, to ja już nie będę ich tutaj wymieniać. Zachęcam do webinaru pierwszego. No i potem, jak już przeprowadzimy te nasze badania, czy też ktoś z nami je przeprowadzi, no to wtedy oczywiście wyciągamy różne wnioski, z wniosków wyciągamy różne rekomendacje, czyli próbujemy znaleźć drogę, którą możemy pójść, jakie działania możemy faktycznie zrealizować. No i dobrze jest też, jeśli powstanie z tego raport w takim sensie fizycznym, czyli dobrze jest to po prostu sobie spisać. To nie musi być coś wielkiego, to może być coś tylko dla nas, ale po prostu tak ku pamięci, żeby ta diagnoza faktycznie była od początku do końca zamkniętym procesem, bo to też jest ważne, że jeśli coś zaczynamy, to też takie dokończenie, nawet spisanie jest dobrym takim końcem całego procesu. No to tak zupełnie na wstępie. Pójdźmy dalej. Więc wyobraźmy sobie dzisiaj, że mamy tą naszą diagnozę już za sobą, czyli dowiedzieliśmy się, jaki jest potencjał lokalny. O tym potencjale jeszcze za chwilę powiem. Jakie są potrzeby? Potrzeby nasze, ale potrzeby też właśnie mieszkańców, potrzeby czytelników, czytelniczek naszej biblioteki. Jakie mamy pomysły? Jakie znów mamy my pomysły? Jakie są pomysły z zewnątrz? No i też jakie są wyzwania, bo każde miejsce ma jakieś wyzwanie. Sami Państwo wiecie, z jakimi wyzwaniami się stykacie na co dzień. Bardzo różne mamy biblioteki, każda z nich ma swoje realia. To też jest część tej diagnozy, to też jest część raportu i też rekomendacji na później. No i ten moment wdrażania, czyli jak już wiemy, w którą stronę możemy iść, no to próbujemy coś konkretnego wymyślić, coś konkretnego zrobić. I ja mam nadzieję, że dzisiaj pokażę Państwu kilka takich pomysłów. Niektóre większe, inne mniejsze, niektóre można robić samemu, niektóre można robić we współpracy, ale mam nadzieję, że może któreś tutaj Państwa zainteresują. Wrócę do potencjału kulturowego. To też jest slajd z prezentacji Justyny Szymańskiej z webinaru poprzedniego, bo to też jest istotne. Chciałabym, żeby Państwo pamiętali te elementy składowe, bo to faktycznie będzie się przewijać w zasadzie przy każdym pomyśle, który Państwu tutaj przedstawię. Potencjał kulturowy rozumiemy jako no, takie właśnie bardzo szerokie elementy materialne i niematerialne, które są właśnie dostępne w tej naszej małej przestrzeni lokalnej. I to mogą być ludzie, to mogą być przestrzenie, to mogą być rzeczy, to mogą być umiejętności, to mogą być sieci, relacji. I tu jest, przeczytam tak na szybko te kilka przykładów, bo tak jak mówię, to będzie się przewijać tak z tyłu głowy, będziemy to mieli przy każdych naszych działaniach dzisiaj. Z jednej strony to są lokalni liderzy, czyli takie osoby, które mają może jakiś wpływ, może cieszą się szacunkiem, może znają bardzo dużo różnych osób, działań, wiedzą, co się dzieje w okolicy. Takie osoby mogą nam pomóc też w działaniach biblioteki. Inne instytucje kultury, domy kultury, świetlice, biblioteki inne, szkoły i tak dalej, to są miejsca, z którymi jak najbardziej możemy współpracować i warto, żebyśmy pracowali, bo każdy z tych miejsc ma inny zasób, właśnie tych znów tych ludzi, umiejętności, przestrzeni, pomysłów i też warto to łączyć, jeśli tylko jest taka możliwość. Oczywiście nie zawsze jest, nie zawsze w jednej miejscowości są te miejsca dostępne, ale jeśli są, to warto korzystać ze współpracy. Szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe to jest to, czym my się bardzo zajmujemy w pracowni etnograficznej, czyli takie często właśnie materialne, ale też niematerialne, czasem nieoczywiste dziedzictwo kulturowe. To jest wszystko to, co człowiek tworzy wokół siebie, co może mieć znaczenie w tworzeniu tej naszej lokalnej społeczności. Infrastruktura, no to jest kolejny ważny element, może taki bardziej materialny, ale bardzo istotny, jeśli mówimy o jakiejś przestrzeni do wynajęcia, do wypożyczenia, jeśli mówimy o sprzętach, które mogą nam się przydać przy jakimś działaniu, o wymianie różnych sprzętów, no to jest wszystko istotne, to pewnie na co dzień Państwo macie w swoich działaniach, też się przewija. Ciekawi ludzie, ich kompetencje, umiejętności, to jest kolejny ważny potencjał kulturowy, czyli tak naprawdę ci już właśnie mieszkańcy, mieszkanki, osoby, które może nie zawsze przychodzą do biblioteki, ale może właśnie mogą zacząć, mogą przyjść do nas z jakąś umiejętnością, która dopełni nasze działania biblioteczne. Wspólne wartości to jest kolejny taki niematerialny potencjał kulturowy. Czyli to, co może nas łączyć w tej lokalnej społeczności, to, na czym możemy
budować jakieś nasze kolejne działania. To o tym jeszcze też będę mówić. Gotowość do uczestnictwa w kulturze to jest też bardzo ważny element też tego potencjału, oprócz kompetencji, pomysłów ludzi, ich umiejętności, po prostu gotowość, czyli to, że chętni są na nasze działania, ale też nasza własna gotowość pracowników, pracowniczek biblioteki, tego, że my też chcemy coś pokazać, też chcemy wyjść do tej społeczności. I aktywność w różnych dziedzinach życia, no to też kolejna taka niematerialna część tego potencjału. To tyle, jeśli chodzi o takie powtórzenie na wstęp. Przejdźmy sobie w takim razie dalej. Dla mnie też ważne jest takie pojęcie jak my, społeczność, tworzymy wymarzoną bibliotekę. Biblioteka jest częścią lokalnej kultury i przestrzeni i jest tworzona dla społeczności, ale to, co jest ważne, to może być współtworzona ze społecznością i może pełnić wiele funkcji, nie tylko funkcje edukowania czy zapewniania dostępu do księgozbioru. To może być o wiele więcej funkcji. Te funkcje bibliotek, sami Państwo wiecie, że się zmieniały przez lata. One cały czas się zmieniają, funkcje pewnie się też trochę rozbudowują, ale chciałabym, żeby to było też takie taka nasza baza, że biblioteka jest częścią tej lokalnej społeczności i razem z nią może działać. To zanim przejdziemy sobie dalej do naszych tematów, to miałabym do Państwa pytanie. Możecie za chwilę pewnie Ola na czacie wstawi link do krótkiego pytania na Mentimeterze, który Państwo znacie. Ewentualnie kod QR też Państwo mogą sobie tutaj przejść do ankiety. Pytania, te, które są tu napisane, jakim miejscem może być biblioteka, jakie funkcje może spełniać dla lokalnej społeczności. I poproszę, tak, no, mamy ze 2-3 minutki, żeby każda osoba miała chwilę na odpowiedzenie na to pytanie i za chwilę pokażę, jakie mamy odpowiedzi. Jakim miejscem może być biblioteka? Jakie funkcje może spełniać dla lokalnej społeczności? Tak, jak Państwo uważacie, to może być myślenie o Państwa bibliotece tu i teraz, to może być myślenie o wymarzonej bibliotece. Jak uważacie? Widzę, że pojawiają się już pierwsze odpowiedzi. Jeszcze oczywiście czekam. Jeszcze może tak z minutę poczekam i powoli będę pokazywać, jakie są odpowiedzi.
może już udostępnię i jeśli jeszcze jakieś pojawią się odpowiedzi, to będą się też pojawiać na bieżąco. O, dziękuję. Nie udało się jest też na czacie odpowiedź. Miejsce wszechstronne dla różnych grup wiekowych, aby każdy znalazł w nim ciekawe działanie dla siebie. Super. I teraz udostępnię te, które przeszły przez Mentimeter. I mamy takie odpowiedzi. Jest to miejsce spotkania różnych ludzi i idei. Jest to trzecie miejsce, tak, to jest też dobre określenie. Powinno być miejscem otwartym na potrzeby społeczności, wspierającym, dbającym o lokalną historię i o to, co dzieje się tu i teraz. Czyli wracamy też do tego, co było dawniej, ale ważne jest też, żeby nie zapominać o tym, co jest tu i teraz. To jest też to, czym my się kierujemy, jak prowadzimy też różne badania w lokalnych społecznościach. Powinna być dostępna dla wszystkich, ciepła, miejsce spotkań, centrum kultury, ośrodek informacji, skarbnica wiedzy wszelakiej, otwarta dla wszystkich, miejsce, gdzie każdy może realizować swoje potrzeby kulturowe, spotkać innych, realizować swoje pomysły z innymi i dla innych. Czyli cały czas przewija się ten motyw, dla mnie też istotny, bycia w grupie, bycia razem, tworzenia czegoś razem. Integracja, miejsce pobudzające do działań oddolnych, inspirujące. Biblioteka powinna być miejscem spotkań z różnymi ludźmi, powinna promować lokalną tradycję i kulturę poprzez szeroką ofertę zajęć czy kół zainteresowań. I jeszcze mamy odpowiedź. Powinna być miejscem spotkań dla ludzi, powinna inspirować do działania, do zmiany tego, co nam nie odpowiada w otoczeniu. To chyba wszystkie odpowiedzi jeszcze może odświeżę. Ale widać, że one pokrywają się, tak? Czyli widzę, że dla Państwa też jest istotne to, cieszę się z tego, że właśnie ta biblioteka nie jest tylko miejscem, w którym właśnie można przeczytać książkę, ale jest to miejsce, które może o wiele, wiele więcej. I to mnie cieszy, że tak Państwo piszecie. Bo też czasem spotykałam się z głosami, no, że biblioteka niewiele może, że, no, że jest dużo ograniczeń, ale z drugiej strony widzę na tyle dużo przykładów działań, że trochę nie chcę w to wierzyć, że myślę, że bardzo dużo możemy tutaj też razem zrobić. Udostępnię dalej nasz ekran prezentacji. I pójdźmy dalej. O czym warto pamiętać? Rozpoczynając właśnie nowe działania. Warto bazować na kilku ważnych elementach. Po pierwsze, na komunikacji, to może być interakcja, dialog albo mediacja. No i znów, tutaj mówimy o nas samych, o osobach, które pracują w bibliotece, ale też o nas i mieszkańcach, ale też o mieszkańcach między sobą, o użytkownikach, użytkowniczkach. Ta mediacja to może takie grubsze słowo, ale też chodzi o to, żeby pokazać może jakieś pole dialogu, porozumienia się między na przykład różnymi pokoleniami, które może na co dzień nie stykają się ze sobą aż tak często i biblioteka może być takim miejscem, nowe działanie może być przydatne do mediacji. Może bazować na aktywności, czyli właśnie wszelkie nowe doświadczenia, praktyki, eksperymentowanie. To wszystko jest coś, co daje nam nowe działania, nowe pole, otwiera nowe ścieżki i warto próbować, bo jak robimy coś ciągle tak samo, no to wyniki będą ciągle takie same. A jeśli spróbujemy robić inaczej, no to wtedy faktycznie wyjdą różne nowe efekty. Możemy też bazować na aspekcie społecznym, o którym ciągle tu mówimy, jeszcze raz powtórzę, bo to bardzo ważne, czyli o tych współpracach, o partnerstwie, o sieciowaniu. I to są takie może już słowa, które ciągle są powtarzane, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że możemy się do kogoś odezwać, żeby wiedzieć, że możemy kogoś ze sobą połączyć, że sami możemy poprosić też kogoś o pomoc, bo to jest też kolejny element, że wiele z rzeczy, o których tutaj dzisiaj powiem, pomysłów konkretnych, to nie są rzeczy, które musimy w bibliotece tylko sami robić. Możemy włączać właśnie w te działania różne inne grupy. O czym warto pamiętać? Także no, co warto robić, na czym bazować? No, jest to cały czas dążenie do rozwoju, według mnie, czyli tego, żeby biblioteka się rozwijała, żeby ten obraz biblioteki nie był zastany,
No i przełamywanie barier naszych, ale też może jakichś kulturowych czasem, może czasem mamy jakiś pomysł w bibliotece na działanie, ale nie słyszeliśmy, że jakaś inna biblioteka to robiła. No ale to może właśnie moment, żebyśmy my jako pierwsi to spróbowali. Więc takie przełamywanie różnych barier, przy tym rozwijanie kreatywności, no i w ogóle nowe wspólne odkrycia. Myślę, że każde nowe działanie, każda nowa grupa ludzi to jest po prostu za każdym razem nowe odkrycie, zadziwienie się, tak jak my też mówimy właśnie w etnografii, zadziw się światem i tak bym to też tutaj nazwała. I na końcu dałam hasło odpowiedzialność. No to też można wielorako rozumieć. Chodzi mi tutaj o odpowiedzialność z jednej strony państwa, którzy pracujecie w bibliotekach, macie pewnie jakąś swoją misję, tą misję też warto co jakiś czas ewaluować też samemu. Warto myśleć, czy ta misja się nie zmieniła, czy mam siłę, czy mam nowe pomysły, ale też odpowiedzialność taka grupowa właśnie w sensie włączania społeczności lokalnej. Żeby lokalna społeczność, lokalne osoby też czuły, że to miejsce biblioteki, że też mają odpowiedzialność względem tego miejsca, że też powinny wpływać na to, jak działa ta biblioteka. Co może się w takim razie zadziać w naszej bibliotece? Cały czas myślimy o tej diagnozie, o tym, że odpowiadamy na jakieś wspólne potrzeby, potencjał, chęci rozwoju, nasze własne, ale właśnie też grupy osób, które korzystają z biblioteki, albo też tych, które nie korzystają i chcemy je dołączyć do naszych działań. No to zacznijmy od książki. No i tutaj pewnie taki temat kontrowersyjny, czy to jest świętość, czy nie, pewnie różnie Państwo tutaj uważają. Ja osobiście na przykład nie zaginam rogów książki, ja raczej nie piszę w książce, ale nie mam nic przeciwko temu, jeśli książka jest starsza, żeby na przykład ją recyklingować. Więc ja tak tutaj żartem może o tym mówię, ale myślę, że warto od tego zacząć, bo książka tu jest sednem sprawy w bibliotece, ale to nie jest tylko książka, to są właśnie ludzie, to są idee, to jest wszystko to, co wokół tej książki się odbywa. I myślę, że to też warto mieć z tyłu głowy, że to może nam otworzyć też kolejne ścieżki myślenia o naszych działaniach, że to jest książka i wokół książki dużo się może zadziać, ale to nie musi być tylko książka. A to taka ciekawostka, bo pewnie Państwo kojarzycie, po prawej stronie jest jedna z takich książek, które właśnie można mazać, po których można mazać. 86 rzeczy, które zawsze mieliśmy ochotę zrobić z książką. Takich publikacji oczywiście jest więcej. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa korzystał z takiej książki. No myślę o Państwu właśnie, którzy pracują w bibliotece. Czy ta książka jest jednak taką bardziej świętością i nie można jej mazać czy obcinać. Zacznijmy w takim razie od tej przestrzeni biblioteki. Mamy już tą książkę, mamy te półki z książkami, mamy przestrzeń. O tym już wczoraj mówiła Justyna Szymańska, o tym, jak przestrzeń możemy aranżować dzięki właśnie wiedzy z diagnozy. Na przykład możemy zaaranżować jakieś miejsce do czytania, możemy ulepszyć ustawienie regałów z książkami. Możemy zrobić jakieś miejsce bardziej dostosowane do jakiejś grupy osób, na przykład na wózkach albo osób starszych czy dzieci, czy oddzielić przestrzeń dla młodzieży. To były dobre pomysły. Ale cały czas właśnie chodzi o zaaranżowanie przestrzeni z jednej strony funkcjonalnej, z drugiej też estetycznej. Nie zapominajmy o tym, że to nie musi być, ta nasza biblioteka nie musi wyglądać tylko jak takie archiwum, czasem trochę zakurzone nam się kojarzy, które ma tylko regały książek, to jak najbardziej może być miejsce kreatywne, zachęcające, komfortowe, takie, że chce się przyjść i spędzić tam czas. I ja myślę, że w wielu z Państwa bibliotek takie miejsca są. A tutaj jest ciekawostka. To zdjęcie pokazuje, no, tak to są książki, mam nadzieję, że wszyscy to tutaj widzą na zdjęciu. To jest taka dziura w książkach, powiedzmy, zrobiona. Takie trochę miejsce do robienia selfie. No to taka trochę odpowiedź na współczesną młodzież, czyli zachęcamy do przyjścia do biblioteki, ale przy okazji można sobie zrobić selfie wśród książek z jakąś książką, którą się wypożyczyło. No oczywiście to są książki, których się tutaj nie wyciąga, to są takie już starsze, które byśmy pewnie wyrzucili, które już są zdezaktualizowane. To jeden z takich pomysłów w przestrzeni. No inna rzecz, która jest też ważna i to może być oczywiste dla niektórych z Państwa, ale ja chciałam to powtórzyć, że ta przestrzeń dobrze, żeby się zmieniała. Czyli jeśli jest tylko możliwość w Państwa bibliotece, żeby zrobić jakąś półkę czy wieszak,
z nowościami, książkami, które można przeglądać, które nie muszą być bardzo tak ściśnięte w regale, tylko mogą być gdzieś bardziej na wierzchu i że to się zmienia, trochę jak w księgarni, to jest bardzo dobry, przyciągający element. Tutaj są takie dwa przykłady, jedne wiszące, jedne na półkach. Ja też widziałam taki przykład starego wieszaka, takiego na ubrania drewnianego. Na nim były powieszone książki, no trochę jak na drzewie. Takie coś można wystawić nawet i przed wejściem do biblioteki, zachęcić, że coś tu się dzieje, zostawić otwarte drzwi do biblioteki. To są może drobne rzeczy, ale no ja zawsze wolę wszystko powiedzieć, bo może kogoś to jednak zainspiruje. Tu jest też ciekawy przykład, to akurat jest kawiarnia, ale czemu nie zainspirować się do naszej biblioteki? To jest kawiarnia w Krakowie. Na górze, mam nadzieję, że Państwo widzą, trochę taki galimatias, zamieszanie jest na suficie. Książki są poprzyklejane, poprzyczepiane. Jak popatrzymy tak do góry nogami, to trochę wygląda jak taki stół do góry nogami. No znów, jest to takie patrzenie trochę bardziej szeroko na naszą przestrzeń, na to nasze znajome miejsce. Spróbujmy na naszą bibliotekę popatrzeć do góry nogami. Spróbujmy popatrzeć z prawa na lewo. Spróbujmy popatrzeć jeszcze z zupełnie innej strony, z ukosa. I zobaczyć, czy można ją po prostu jakoś udekorować. Na tym cały czas niech to będzie nawet motyw książki, nawet ten motyw taki słowa, bo to jest oczywiście cały czas ważne, ale nawet, żeby to było coś takiego przyciągającego uwagę, że ktoś chce nawet przyjść do nas i zobaczyć ten sufit obrośnięty książkami. Myślę, że to też przyciągałoby uwagę. Kolejna rzecz w przestrzeni to jest recykling książek, nadawanie drugiego życia. Ja znam wiele też przykładów i z bibliotek, takich różnych działań. Tutaj jest akurat przykład bookfoldingu, czyli takiego składania, falcowania książek. I tu znów jest dobry przykład na to, że można zaangażować w takie działania społeczność lokalną, bo to nie znaczy, że ja tutaj mówię, że od razu Państwo muszą się zajmować kwestiami plastycznymi w bibliotece i wszystko sami tutaj robić, tylko znów jest to dobry przykład na to, żeby zaprosić jakieś osoby do współpracy. Ja myślę, że no tak, co roku robią Państwo remanent. Myślę, że co roku, jak nie częściej, są jakieś książki, które Państwo muszą wydać, żeby zrobić miejsce na nowe książki, więc na pewno są takie, których już nie używacie, które są zniszczone, które zdezaktualizowały się, bo tak też jest. Czemu nie zrobić z tych książek czegoś nowego, drugiego życia? Tak jak tutaj akurat właśnie takie obrazy składane z książek. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa próbował. Ja próbowałam, było to bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Przestrzeń, znów. Przestrzeń zmienna. Wrócę jeszcze raz do tej myśli. Ważne jest, żeby ta przestrzeń biblioteki, chociaż, bo tak, cały czas mówimy o tym, że chcemy stworzyć naszą wymarzoną bibliotekę. To wydawałoby się, że będzie może jakiś obraz taki jeden, który sobie w myśli narysuje i to będzie to. I z jednej strony tak, ale z drugiej warto pamiętać, że jednak zmiana jest czymś naturalnym i zmiana też będzie, i zmiana jest też dobra, więc w tym naszym wymarzonym obrazie niech też będzie miejsce na różne zmiany. No i zmianą może być na przykład właśnie ekspozycja nowych woluminów, tak jak pokazałam wcześniej na slajdzie. To mogą być jakieś tematyczne spotkania autorskie, które co miesiąc na przykład się zmieniają i w nowym obliczu pokazują naszą bibliotekę. To może być też stała promocja w sieci i w przestrzeni publicznej. I ja wiem, że wiele z Państwa to robi, bo wiele bibliotek ma na przykład na Facebooku swoje strony i to jest bardzo dobrze. Zachęcam też na przykład do korzystania z Instagrama, do którego zagląda trochę więcej młodych ludzi, albo Pinteresta, który jest taki bardziej obrazkowy, bardziej operuje fotografiami i tam też można mieć swoje konto. A myśląc o przestrzeni publicznej, myślę po prostu nawet o zrobieniu ulotki, folderu, zrobienie plakatu raz na miesiąc, to też nie jest duży problem. A może właśnie w miejscu, o którym mówiliśmy wcześniej na diagnozie, dowiemy się, że na przykład ludzie spędzają najwięcej czasu, może gdzieś tam można przykleić plakat z biblioteki. Myślę, że część z Państwa też to robi, ale cały czas wracam do tego, że zachęcam do takich działań. Propozycja jest moja taka z konkretów, platforma Canva. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to można, zachęcam bezpłatnie. Można używać. Jest to bardzo dobra strona, na której można robić wszelkie plakaty, ulotki, foldery, wszelkie takie wizualno-tekstowe rzeczy. Co jest ważne w tej Canwie, ona jest no, bardzo intuicyjna.
prosta w użyciu. Jest tam dużo szablonów różnych gotowych materiałów, które możemy wykorzystać, dużo grafik i co tutaj według mnie najważniejsze, dużo też do wyboru styli. To znaczy od razu program proponuje nam różne czcionki, fonty, kolorystykę, która do siebie pasuje. Na przykład wybieramy trzy różne kolory i ona wtedy komponuje nam cały nasz plakat w taką bardzo naprawdę spójną całość. I ja myślę, że to jest bardzo przydatne. Tutaj są też przykłady po prawej stronie różnych gotowych materiałów. Myślę, że to wygląda, no, jest to naprawdę prosty program i można z nim dużo zrobić. Więc też zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie próbował. I wtedy już nie ma wymówki, że nie umiem zrobić plakatu, bo to jest naprawdę prosta rzecz. Pójdźmy dalej tą naszą przestrzenią. Skoro mamy już przestrzeń biblioteki trochę obgadaną, no to przestrzenią jest też wychodzenie poza bibliotekę. I Państwo na pewno też dużo z tych rzeczy znają. Ja tylko tutaj wymienię takie niektóre może oczywiste, ale z jednej strony book crossing albo wymienialnia książek. To są bardzo dobre momenty znowu na wymianę, na spotkania z ludźmi. Book crossing, no myślę, że bardziej no, tutaj takie budki, to Państwo na pewno znacie w różnych miejscach, to jest jedna opcja. Ja myślę bardziej o takim spotkaniu na żywo z człowiekiem, czyli że po prostu biblioteka może wyjść gdzieś na miasto i zaprosić do wymieniania się książkami. Tak jak są wymienialnie roślin, to można wymienić się książkami z kimś, porozmawiać o danej książce, z ręki do ręki tą książkę przekazać. Inne miejsce, no to są różnego rodzaju pikniki, na które można się dołączyć, bo to też jest właśnie cały czas. O, tutaj jeszcze tylko dopowiem, widzę, że jest komentarz, że o, ktoś korzysta z Canwy, tak? Zrozumiałam. Super. Canva poszerza, tak. Ułatwia pracę, tak, jak najbardziej. Także widzę, że już mamy jedną osobę, która korzysta. Pikniki to jest kolejne miejsce, na którym można spotkać więcej ludzi, festyny, na których możemy my mieć swoje własne stoisko. I to też nie trzeba się tego bać. Takie miejsca są może trochę bardziej głośne, rozrywkowe, zabawowe, ale to jak najbardziej jest też miejsce, żeby mieć nasze własne leżaki, na których można usiąść z książką, pokazać jakieś nasze nowe publikacje, zaprosić do zapisania się, żeby była od razu stacja z kartami do zapisania się. To warto korzystać jak najbardziej z takich miejsc, z takich aktywności, które też są już w okolicy. Ciekawa jestem, czy w Państwa okolicy są bibliobusy. To też jest ciekawa inicjatywa. Tu jest narysowany jeden z nich. O, pięknie. Ktoś tutaj pisze na czacie, że raz w miesiącu dowozimy książki do starszych osób i niepełnosprawnych osób. No właśnie, to jest też to, o czym tutaj piszę. Z jednej strony bibliobus, czyli takie miejsce właśnie, w którym są te książki, a z drugiej, no, zdarzały się też dowozy, w takim sensie, że dowozy ludzi bardziej do biblioteki. Tak też można wynająć bus, który przejeżdża po okolicy. Kto chciał wypożyczyć książkę do biblioteki, to może zajrzeć. No i cały czas ta współpraca z różnymi organizacjami, z różnymi ludźmi. Macie na pewno Państwo może jakieś koło gospodyń wiejskich, może macie Państwo jakieś inne grupy rodziców, może zaangażowanych. Może jest OSP, które też ma jakieś działanie i dużo znajomości. No naprawdę tego jest bardzo wiele w okolicy biblioteki. No właśnie, szukamy sieci połączeń. To jest taki nasz chyba temat przewodni. Cały czas tutaj chcę podkreślić, że nie musimy tych wszystkich rzeczy robić sami. Możemy to robić z innymi osobami. I to nawet wskazane jest, żebyśmy włączali inne osoby, różne grupy ludzi, żebyśmy po prostu wychodzili z tymi działaniami też na zewnątrz, bo może się też okazać, że ktoś może w ogóle nie wiedzieć, że jest ta biblioteka nasza. Tak też może być, że a jeśli wyjdziemy, jeśli pokażemy takie miejsce, ktoś może w ogóle wstydzić się przyjść do biblioteki. No tak też czasem może być, że ktoś dorosły poza biblioteką szkolną dawno temu nie wypożyczał książek, ale może chciałby, ale trochę wstydzi się jako dorosły przyjść. Takie sytuacje też bywają. Więc jak najbardziej warto wychodzić z różnymi działaniami na zewnątrz. Pokazywać się, pokazywać, że właśnie jesteśmy otwarci, że mamy różne pomysły, że mamy różny dostęp do różnych działań. Jedną z takich atrakcji terenowych, tu chciałam pokazać na konkretnym przykładzie, Biblioteka Zielona z Białołęki kilka lat temu zrobiła grę terenową. I to jest jedno z takich ciekawych wydarzeń, które akurat miało dużo elementów składowych.
między innymi właśnie gra terenowa, czyli no, takie różne zadania w terenie, które były trochę związane z okolicą, z biblioteką, a z drugiej właśnie na kanale YouTube Biblioteki Zielonej wstawiane były różne krótkie filmiki osób z okolicy albo które coś mogły opowiedzieć o okolicy, właśnie żeby zachęcić do poznawania, odkrywania tej Białęki. Ja myślę, że to było bardzo, bardzo ciekawe. To było chyba wakacje, trochę na przełomie chyba czerwca, lipca, ale nie pamiętam dokładnie. Ja też brałam w tym udział, też poproszono mnie, żebym krótki filmik nagrała i uważam, że to była bardzo ciekawa propozycja, że naprawdę biblioteka wyszła nie dość, że z działaniami, to jeszcze właśnie z jakąś treścią, która została w internecie. To też było ciekawe. No właśnie, mamy wymianę doświadczeń. Tak, gry terenowe cieszą się powodzeniem wśród młodzieży i rodziców, to prawda. Gry terenowe można robić bardzo, bardzo różne. One mogą być związane z książką i to wtedy naprawdę jest w tych działaniach bibliotecznych, mogą dotyczyć tradycji lokalnych. Także tak, zachęcam jak najbardziej. Jeśli ktoś nie próbował, to jest naprawdę bardzo dobre działanie. Nie tylko dla rodziców z małymi dziećmi, ale też jeśli odpowiednio wymyślimy zadania, no to także i dla młodzieży. Jeśli na przykład trochę angażujemy różne jakieś media, może społecznościowe, jeśli angażujemy różne sprzęty, to też można ich zaangażować. Wymiana doświadczeń, to też mówiliśmy sobie wcześniej, że to jest ważne, ta też międzypokoleniowa. No i tak, tutaj taka pewnie oczywista oczywistość. Czytanie, wspólne czytanie. Na pewno w większości z Państwa bibliotek odbywało się wspólne czytanie książek. W takim sensie, że seniorzy, osoby starsze czytały dzieciom jakieś bajki. Myślę, że na pewno w wielu to się odbyło. I myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ale ciekawa jestem, czy mieliście Państwo wydarzenia, w których to było odwrócone, że to właśnie młodzież czytała seniorom. Że to młodzież pokazywała swoje ulubione książki, prezentowała jaką literaturę oni lubią czytać. Ciekawa jestem, zachęcam. Ja miałam takie spotkanie w jednym z domów pomocy społecznej, w którym właśnie młodzież przyszła do seniorów i oni po prostu czytali sobie wspólnie, próbowali rozmawiać, próbowali znaleźć ten wspólny język, o czym są te książki, te starsze książki, które lubią czytać ludzie starsi, ale i te nowocześniejsze książki czytane przez młodych. Więc myślę, że myśląc czasem o właśnie o takich rzeczach, które Państwo może robią na co dzień, spróbujcie Państwo jako takie krótkie zadanie domowe pomyśleć sobie właśnie zupełnie na opak, zupełnie na odwrót o danym zadaniu. Jak możemy zrobić to inaczej, żeby to zadanie było trochę inne niż zazwyczaj robimy? To nawet coś takiego może pomóc właśnie tak, żeby otworzyć jakieś nowe ścieżki myślenia. Kolejny ważny dla mnie element w ogóle w pobudzaniu tej kreatywności i zainteresowania to jest użycie wszystkich zmysłów. I to się może nie zawsze kojarzy z biblioteką. Biblioteka może bardziej kojarzy się z taką relacją oko, ucho, to słowo, które właśnie mówimy, czytamy, słuchamy. Ale warto też pamiętać o tym, że właśnie te książki i ich treści, one mogą doświadczać, możemy ich doświadczać właśnie różnymi zmysłami. Tak jak i w uczeniu się. Niektórzy mają lepszy jakiś zmysł, bardziej są podatni na przykład na czytanie, inni na dotyk, inni na słuchanie. To tak samo my możemy w bibliotece wykorzystać właśnie te różne zmysły. No jak to zrobić? No, powiedzmy, tak nazwałam to lekcja biblioteczna 2.0. Na przykład wieczorek pobudzania zmysłów z książką. Czyli na przykład wybieramy sobie jakąś książkę, temat przewodnie, kilka książek albo jedną książkę, na podstawie której możemy zrobić taki wieczorek, w którym może posmakujemy jakiegoś dania, które było opisane w tej książce, a może powąchamy jakieś rośliny, które były opisane. Może dotkniemy, tak spróbujemy dotknąć albo posłuchać czegoś, co było w książce. Jeśli na przykład książka opowiada o kimś, kto lubił chodzić na przykład wzdłuż kolei, no to możemy sobie zrobić takie mini słuchowisko w trakcie słuchania i nawet tak dla zabawy razem próbować wymyślać dźwięki, które będą ilustrować dany fragment książki. I to też pomaga i lepiej nawet przyswoić, ale też pobudza wyobraźnię, poszerza właśnie ten obraz, daje wiele więcej warstw. Kolejne takie przykłady to jest czytanie do poduszki i audiobooki po zmroku. I takie rzeczy pewnie kojarzą się z czytaniem takim bardziej domowym, ale to jak najbardziej można zrobić też w miejscu publicznym, w bibliotece na przykład. Czyli spędzić po prostu wieczór wspólnie, na przykład
na słuchaniu jakiegoś audiobooka. Czyli na przykład zapraszamy osoby, jest już trochę ciemno, może świece, każdy przynosi jakąś poduszkę. Czy Państwo też często macie w bibliotece różne takie miękkie rzeczy? W każdym razie jakiś koc, może ciepła herbata, jakieś przekąski. I po prostu słuchamy wspólnie, przeżywamy wspólnie daną książkę. Bo to też jest ważne. Z jednej strony my wszystko możemy robić sami, wszystko możemy robić sami oddzielnie, ale o ile ciekawiej może być, jak robimy coś razem. Tak samo czytanie do poduszki, tutaj rozumiem to jako takie czytanie w wygodnych dla nas pozycjach, czyli znów nie czujmy, że biblioteka jest takim miejscem bardzo formalnym, że tutaj jest tylko ten jeden fotel i jakieś tylko miejsce na ławce do siedzenia. Spróbujmy usiąść tak jak dzieci na ziemi, niech to nawet i dorośli usiądą na ziemi. Także to jest też takie bardzo otwierające. Niech każdy po prostu usiądzie tak, jak mu wygodnie. Niech każdy patrzy, jak inni siedzą. Takie trochę poczucie się też wspólnie, razem. O, tutaj ktoś napisał, mamy też tutaj propozycję, tak, że można jak najbardziej zaprosić osoby niewidome, niedowidzące, i to dzięki temu tak naprawdę jest jeszcze bardziej włączające działanie, no bo trochę bardziej może tak wspólnie się w tym czujemy, tak? Jeśli wszyscy na przykład nie widzimy, a tylko słuchamy, to nasze zmysły są bardziej pobudzone. Tak, jak najbardziej. Dzięki za dopowiedzenie. Kolejne przykłady na takie działania, bardziej może tutaj właśnie z dziećmi, z młodzieżą. To jest na przykład slam poetycki. Ciekawa jestem, czy Państwo próbowali już takich rywalizacji, trochę taki Mickiewicz i Słowacki, ale współcześnie. O tym też chyba wspominała wczoraj Justyna, to tylko dopowiem, że to jest taki rodzaj poezji, którą trzeba zaprezentować w takich specjalnych warunkach, w odpowiednich tam regułach. Są dwie osoby, no i po prostu jest też widownia, która ocenia, kto ciekawiej zaprezentował, kto ma ciekawszy utwór. No i to też pobudza różne relacje, jest dużo emocji. Jak najbardziej można coś takiego zrobić z młodzieżą w bibliotece. Albo na przykład czytanie Doroty Masłowskiej z młodzieżą, czyli znów próbujemy czytać razem coś, co młodzież zaciekawi, coś, co oni sami zaproponują i co oni zrozumieją i co może dotyczyć ich własnego życia. Kolejna rzecz, to na pewno też Państwo znacie, to nie będę dużo mówić, przepisywanie książki. Co roku jest taka ogólnopolska akcja, jakiś czas temu był Hobbit. Więc to też warto robić. Myślę, że to też wiele takich publicznych bibliotek korzysta, nie tylko na przykład szkolne, bardziej spotkałam się z tymi szkolnymi, ale myślę, że też Państwo, część z Państwa też miała w swoich działaniach przepisywanie książki. To też jest ciekawa propozycja, która łączy, tak? Bo to poczucie takiego działania, myślę, że to jest też takiego bardzo łączącego osoby. Jeśli każdy napisze jedną stronę książki, przepisze swoim stylem, wczuje się w tą stronę, no to jest częścią tej nowej książki, która powstała. I ta nowa książka będzie w naszej bibliotece i będzie można do niej zajrzeć i zobaczyć, że jest się częścią tych wszystkich osób, które przepisały kilkaset kartek. I znów kolejny przykład na działania, które mogą Państwo zrealizować w swoich bibliotekach. To jest coś, co może trochę bardziej bazuje na tym, może czasem takim stereotypowym poczuciu, że biblioteka to jest takie miejsce spokojne, ciche. To jest oczywiście wszystko bardzo w porządku, chociaż biblioteki bywają też głośne, zabawowe, rozrywkowe. To wszystko jest okej, ale jeśli zostajemy przy wątku, że możemy znaleźć tutaj miejsce wyciszenia, to jak najbardziej można w bibliotece zorganizować takie warsztaty właśnie samorozwojowe. I ja myślę, że to może być i zarówno dla Państwa, pracowników biblioteki, żeby się właśnie może zintegrować bardziej w zespole, żeby poczuć jeszcze bardziej te swoje książki, ale po prostu też dla ludzi chętnych, dla dorosłych, dla młodzieży. I tutaj mam takie zdjęcia z kilku warsztatów, które używały takiej metody rzeka słów. Nie wiem, czy Państwo korzystali, to tak szybko tylko dopowiem. To jest też wiele warstw, wiele bardzo różnych, bardzo wiele odmian tych zadań, ale podstawą jest to, że bierzemy kartkę papieru i piszemy po prostu luźne myśli. Trochę jak taki journaling rano, niektórzy piszą kilka kartek. Chodzi o to, żeby nie myśleć za bardzo o tym, co się pisze, tylko pisać, po prostu zapisać całą kartkę. To będą jakieś luźne słowa, czasem zdania. Czasem coś się powtarza, czasem nie. Nie myślimy o tym, po prostu piszemy. Nie chodzi o to, żeby stworzyć wiersz, chodzi tylko o to, żeby wyrzucić z siebie rzekę słów.
nie myśląc o tym, co to jest. I akurat tutaj w tym ćwiczeniu była dodatkowa, taki dodatkowy poziom, że potem te kartki mieszaliśmy, czyli każdy dostawał później kartkę nie swoją, tylko czyjąś inną, anonimową. I chodziło o to, żeby tą kartkę udekorować, zrobić z niej trochę taki kolaż, wybrać jakieś dla nas, czyli tej drugiej osoby, istotne słowa. I to było w ogóle bardzo ciekawe, bo dzięki temu można było zobaczyć, jak się poznało swoją własną kartkę pierwotnie, która była napisana, jakie słowa wzbudziły w kimś innym emocje, co może dla mnie jest jakaś w tym odpowiedź. To też było bardzo takie ciekawe ćwiczenie, więc też zachęcam. Cały czas jest to ćwiczenie w obrębie słów, w obrębie tworzenia, twórczości. To jak najbardziej może być też częścią spotkania jakiegoś w bibliotece. No właśnie, Noc Bibliotek. W ramach Nocy Bibliotek też, w ramach tego projektu dzisiaj się widzimy. Jest to niecodzienny czas, taki trochę właśnie na opak, trochę poza czasem, właśnie bez czasu może, wieczorem. I wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałam, może się zadziać właśnie w Noc Bibliotek, ale nie musi tylko w Noc Bibliotek. To też warto pamiętać, że część z tych działań możemy jak najbardziej robić cyklicznie, tak żeby właśnie zachęcić osoby, żeby pokazać, że u nas można przychodzić regularnie na różne zajęcia, że te zajęcia są bardzo różnorodne i że jest że można się rozwijać. Tutaj akurat takie trzy hasła, to chciałam tylko dać przykład jednej z bibliotek. Na Noc Bibliotek zostałam zaproszona kilka lat temu, żeby poprowadzić warsztat etnograficzny dla dzieci. I bardzo mi zaimponowało, że w tej bibliotece bardzo dużo się działo. W tym czasie, kiedy ja prowadziłam warsztat dla dzieci, było bardzo dużo różnych innych działań, między innymi gra biblioteczna dla każdej innej osoby, która przyszła do biblioteki, czyli były różne zagadki, szukanie czegoś między regałami, różne wyzwania związane z książkami. To było bardzo fajne. I co było ważne, równolegle do mojego warsztatu dla dzieci był warsztat dla dorosłych psychologiczny. I to też uważam, że to był bardzo dobry pomysł, bo ci rodzice generalnie albo zostaliby z tymi dziećmi na moim warsztacie, albo wróciliby do domu, czy załatwiali swoje sprawy, ale jeśli nie chcieliby robić żadnej z tych rzeczy, to mogli pójść po prostu na warsztat psychologiczny. I to było bardzo, myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie, bo to była taka przestrzeń właśnie troszkę dla nich bardziej. Czyli łączyliśmy te różne pokolenia, każdy miał trochę przestrzeń dla siebie w bibliotece. Nie było tak, że rodzice przyszli dla dzieci i dla siebie. Mogli przy okazji wypożyczyć książkę dla siebie, a nie tylko dla dzieci na dobranoc. Więc też myślę, że o takich działaniach można też myśleć, które łączą właśnie, które po prostu są dla różnych grup, o których myślimy, które przychodzą do biblioteki. No właśnie, więc biblioteka to jest miejsce. Miejsce bardzo szczególne. Miejsce, tak podsumowując, właśnie spotkania z literaturą. Miejsce zabawy, wyciszenia, kreatywności, edukacji, spotkania z drugim człowiekiem, spotkania z historią. No i wszystko inne, co tutaj się może zmieścić, o czym i Państwo mówili wcześniej i o czym mówiłam ja. Ale to już pokazuje, że to jest naprawdę bardzo różnorodne miejsce, że ta biblioteka daje nam taki duży potencjał, że Państwo mają, to wystarczy tylko Państwa pomysły, Państwa chęci i próba właśnie tego porozumienia z mieszkańcami i to naprawdę mogą być super pomysły. I naprawdę dużo pewnie się dzieje u Państwa w bibliotece, ale może się dziać jeszcze więcej i do tego też zachęcam. No właśnie, może być to miejsce otwarte na różnorodne działania. Może to być też miejsce, które wspiera dziedzictwo i historie lokalne i może tworzyć lokalną, nową lokalność. I to jest też ważne, że to nie jest tylko działanie domów kultury czy szkoły, ale jak najbardziej biblioteka może też mieć takie projekty we współpracy, które dotyczą właśnie dziedzictwa lokalnego, historii lokalnej, czy też tego właśnie, co się dzieje współcześnie. I ja tutaj chciałam pokrótce jeszcze opowiedzieć o naszych działaniach pracowni etnograficznej, które robiliśmy właśnie we współpracy, no, my od lat też już tak pracujemy, na projektach długoterminowych z młodzieżą, które właśnie robione są w różnych miejscach na terenie Polski. I jedną z naszych metod jest między innymi to, o czym mówiła Justyna Szymańska, czyli też takie metody jakościowe, różne badawcze metody, ale tutaj idea jest taka, że my idziemy w teren tak zwany,
Ale to nie my prowadzimy te badania, tylko młodzież lokalna prowadzi te badania. Czyli na czym to polega? Polega to na tym, że chcemy dowiedzieć się czegoś ciekawego o lokalnej historii, chcemy zaciekawić tym młodzież i chcemy, żeby to oni to zbadali. I to jest kolejny taki ważny element. To takie poczucie sprawczości i poczucie tego, że to my działamy, że to nie przyjeżdża ktoś z zewnątrz, czy tam zrobi pani z biblioteki, czy pan. Tylko właśnie, że to my tutaj wspólnie działamy, my odkrywamy na nowo. To dla młodzieży jest bardzo ważne. Więc jak wyglądał taki proces? To tak mogę pokrótce przeczytać, tutaj opowiedzieć, żeby jeśli ktoś nie widzi. Jak to wygląda? No, po pierwsze trzeba zdobywać wiedzę na temat narzędzi badawczych, na przykład etnograficznych i tak właśnie my pracujemy, więc wszystkie te metody takie jakościowe opowiadamy o tym, jak pracować tymi metodami z młodzieżą, czyli na przykład jak przeprowadzić wywiad, jak obserwować, co się wokół nas dzieje, jak zadawać pytania otwarte, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć. Później młodzież idzie w teren tak zwany, czyli rozmawia, nagrywa, obserwuje, fotografuje, zbiera różne artefakty, pamiątki, zdjęcia, przedmioty, czytają archiwa, no wszystko, co jest dostępne w danym temacie, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć. Generalnie tak naprawdę oprócz tego, że chcemy poznać lokalną historię, chcemy tak naprawdę, żeby ta młodzież w ogóle miała styczność, porozumienie z jakimś starszym pokoleniem. Bo też zdarza się, że no, nie każdy ma babcię i dziadka, niektórzy mają jakieś tam ciocie, wujków. I nawet samo spotkanie z kimś bliskim z rodziny i zapytanie o takie rzeczy, a jak tutaj się żyło dawniej, a jak wyglądało twoje dzieciństwo, to już jest w ogóle zupełnie inna rozmowa niż oni mają na co dzień z tymi osobami. Więc to już samo to robi na nich wrażenie. To takie, dlatego też warto robić takie działania, właśnie jak najbardziej włączać młodzież, żeby oni sami ze swoją ciekawością pytali o rzeczy, które ich interesują. Bo to też nie chodzi, żebyśmy my wybrali temat, tylko właśnie, żeby oni wybrali ten temat. No właśnie, opracowujemy temat wystawy, jest jakaś burza mózgów, zaangażowanie. Potem jest praca koncepcyjna nad planszami, jeśli myślimy o wystawie, bo oczywiście efektów projektu może być bardzo wiele. W naszym przypadku było też zaangażowanie grafika, osoby, która zajmowała się grafiką. No i oczywiście jakieś zakończenie, czyli na przykład wernisaż wystawy, podzielenie się efektami pracy. I znów mamy tutaj proces zamknięty. Pamiętajcie Państwo, że właśnie najważniejsze jest też w tym wszystkim taka umiejętność zamykania tych procesów, widzenie, na jakim jesteśmy etapie, żebyśmy też czuli właśnie swoją energię, jak pracujemy z daną grupą, żebyśmy czuli w ogóle, co się może zadziać jako następny element. To wszystko jest też istotne. I tutaj kilka zdjęć właśnie, szkoła naszych babci i dziadków, to tak chciałam tylko pokrótce pokazać. To był temat akurat robiony ze szkołą w Nowym Grodzicznie już kilka lat temu. I ta szkoła naszych babci i dziadków to był właśnie temat, który oni sami wybrali. I to jest też ważne. To może być taki temat może już no, nie pierwszy raz zrobiony, ale tak naprawdę było też więcej tematów w danej okolicy, które mogły ich zaciekawić. Były jakieś osoby, jakieś postaci historyczne, były jakieś wydarzenia, które się działy w okolicy, a oni chcieli właśnie tą szkołę naszych babci i dziadków. Dlaczego? Dlatego, że to jest ich realność. To jest ich. Oni chodzą do szkoły i oni wiedzą, jak szkoła wygląda teraz. I oni są ciekawi, jak dawniej wyglądała ta szkoła babci, dziadków. I ja się z chęcią bardzo zgodziłam na ten temat, żebyśmy taki właśnie zrobili, bo to właśnie pokazuje, bo ja wiedziałam, że oni tu będą zainspirowani, że oni tu będą ciekawi. No i dużo się bardzo udało zrobić. Tutaj możecie zobaczyć Państwo tą naszą mini wystawę. To wszystko, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, różne fotografie, przybory szkolne, mundurki szkolne, nawet tarcze i tablice z dawnej szkoły, to są wszystko rzeczy, które albo były w szkole, albo uczniowie pożyczyli od kogoś z rodziny czy sąsiadów. Pamiętam, że na koniec na wernisaż jedna z mam opowiadała, że och, ta moja córka, to ona chodzi teraz po wszystkich rodzinnych strychach i wszystko tutaj wygarnia, tak się wkręciła w ten projekt. No właśnie, tego chcemy, żeby to było takie działanie, które może też dziać się w bibliotece i może właśnie zachęcić młodzież do szukania czegoś nowego, do zaciekawienia się nawet tą lokalnością. Tutaj, o właśnie, tutaj są plansze, tutaj jeszcze różne zdjęcia z procesu. Widzicie Państwo, jacy oni są podekscytowani otwieraniem. To jest pierwsze, po lewej stronie to jest
otwarcie plansz dopiero. Oni jeszcze ich nie widzieli. Ja je przywiozłam ze sobą, bo one były drukowane w drukarni i oni nie widzieli ostatecznego efektu. No i to było po prostu wielkie zaskoczenie i radość. Oni sami po prostu rozrywali te karty, żeby tylko zobaczyć, jak wyglądają plansze. To było super. O właśnie, to jest kilka plansz. Jak one są tutaj skomponowane? Bardzo proste, trochę tekstu, trochę zdjęć. To, co ważne, te teksty w większości pisała młodzież. Ja tam trochę je edytowałam, redagowałam, ale generalnie to też była w większości ich praca, co też jest ważne. No i widzicie Państwo po prawej stronie, że to nie musi być jakaś sala galeryjna, że to nie musi być muzeum z galerią. To może być, to akurat konkretnie to jest stołówka szkoły, którą po prostu zaaranżowaliśmy na wystawę i przyszło kilkadziesiąt osób i nawet osoby z gminy i w ogóle no, dzieci czuły naprawdę dużą dumę. No dzieci, młodzież czuły dużą dumę, że to one właśnie zrobiły. Największa radość była, jak pokazywali, ciągnęli tą babcię i dziadka do jakiejś planszy i pokazywali cytaty. Zobacz, zobacz, ty to powiedziałaś, tutaj jesteś na planszy. Więc to znów międzypokoleniowość, pokazywanie, że my możemy, że młodzież może dużo zrobić. Więc właśnie, podsumowując, stworzenie tych wspólnych treści, to jest jeszcze jedna kolejna też plansza z innego projektu w Moszczance, w województwie wielkopolskim. Tworzenie wspólnych treści może się odbywać też w bibliotece. To mogą być różne wystawy, to mogą być różne foldery, audioprzewodniki, gry terenowe, tak jak już Państwo sami mówili, też macie, artykuły. To mogą być wiersze tworzone przez młodzież, obrazy, sztuka, relacje w internecie. W to też można zaangażować młodzież, żeby na przykład to oni pisali relacje z jakiegoś wydarzenia, archiwa lokalne. I tu poproszę może Olę, żeby umieściła na czacie link do ciekawego webinaru właśnie z CEO na temat różnych archiwów społecznych. Ja myślę, że to też Państwa zachęci, bo to jest w ogóle zupełnie oddzielny temat. To na pewno ten link też Państwu się przyda, żeby tutaj do tego zajrzeć. No i mapa. Mapa to jest kolejna rzecz, która jest pewną treścią i ma różne swoje funkcje. O mapie mówiła trochę Justyna Szymańska na poprzednim warsztacie, ale prosiła mnie, żebym dopowiedziała trochę więcej. Więc chciałam Państwu pokazać kilka takich subiektywnych map okolicy, które mogą być efektem takiego właśnie wspólnego projektu biblioteki i mieszkańców. Tutaj mamy mapę Kruszynian, którą zrobiliśmy też kilka lat temu. Właśnie, nie wiem, czy Państwo, ktoś z Państwa był w Kruszynianach. To jest taka wioska tatarska. I mapa to jest mapa dawnych Kruszynian, która pokazuje miejsca, które były ważne dla mieszkańców. Część z nich przetrwała do dziś, pełnią teraz już zazwyczaj inne funkcje. No i warto je dzisiaj odnaleźć w tej dzisiejszej wsi. To jest oczywiście mapa taka symboliczna, taka ma być, ona nie ma do końca odwzorowywać wszystkich tutaj szczegółów, zwłaszcza, że niektórych z tych miejsc już nie ma na prawdziwej mapie, ale właśnie to jest mapa, która pokazuje to dziedzictwo lokalne, czyli to, czego my się dowiedzieliśmy od mieszkańców, co było dla nich ważne, jakie to są sieci po prostu tych zdarzeń też, jakie są miejsca ważne, jakie są symbole, jakie są historie związane z danym miejscem. Do takich działań też zachęcam. Mapa to jest tylko przykład. Mapa to jest taki prosty przykład, bo ona może być bardzo wielowątkowa. Justyna Szymańska o mapie mówiła na webinarze o diagnozie w kontekście tego, że mapa może dać nam informacje do diagnozy, na przykład gdzie ludzie spędzają czas, jak spędzają czas, gdzie my możemy jako biblioteka spotkać ich, to jest jedno, ale mapa może być jak najbardziej też po prostu efektem danego projektu, która zostaje w przestrzeni papierowej, zostaje w bibliotece, zostaje w jakimś innym miejscu, czy też w internecie. Tutaj mamy jeszcze kilka innych wystaw. To są właśnie te Kruszynian. Był tutaj folder, różne pamiątki i taka wystawa drewniana, którą można było powiesić na płocie. To też była taka nowość. Jeszcze nie robiliśmy wcześniej takich wystaw na zewnątrz, chyba że były na banerach robione. I tu kolejny przykład mapy, Nasza Wola, która była ściśle robiona z młodzieżą. To była młodzież ze świetlicy Caritasu, z którą pracowaliśmy w wakacje przez kilka tygodni. I to też było niesamowite, że wakacje oni byli na tyle zdyscyplinowani, że udało się ich w to zaangażować. I zobaczcie Państwo, że ta mapa zawiera różne rysuneczki małe. Wszystkie te rysuneczki
ważnych miejsc istotnych dla młodzieży, to są właśnie ich własne rysunki. Ale oni się cieszyli, jak zobaczyli te swoje rysunki. Naprawdę bardzo im się to podobało. Te większe rysunki, one oczywiście są narysowane przez naszą graficzkę, ale te malutkie takie symbole to są takie ikonki, które bardzo ładnie się wpasowały w to, żeby młodzież poczuła, że to są ich miejsca, że to jest ich wola, ich miejsce, które oni chcą pokazać swoimi oczami, czyli pokazać, gdzie jest ich ulubiony mural, pokazać, gdzie spędzają czas na skateparku, pokazać, gdzie jest ich ulubione boisko, huśtawka, basen, zajezdnia tramwajowa czy stacja metra. Także to tak też może wyglądać ta nasza lokalność. Warto też o tym pamiętać, że no my się często w naszej pracy etnograficznej spotykamy z takim poczuciem, jak jedziemy w jakieś miejsce, że ludzie często nam mówią, no ale w naszej okolicy nie ma nic ciekawego. Trochę jakby uważali, że jak nie przejechał Napoleon, to już nie ma żadnej wielkiej historii ciekawej w naszym mieście. Dla nas, no my tak nie uważamy. My uważamy, że właśnie te lokalne, takie oddolne historie są bardzo ważne. Że bardzo ważne jest usłyszenie od najstarszej mieszkanki wsi, na przykład jakie były zawody wykonywane na przykład 50 lat wstecz. Jak się zmieniały budynki, jak wyglądała dawna szkoła, która teraz jest domem mieszkalnym i pani na przykład pokazywała nam stare wejście, gdzie były dawne schody do dawnej szkoły i tak dalej. Jeśli są Państwo zainteresowani właśnie takimi działaniami z lokalną młodzieżą, różnymi projektami edukacji etnograficznej, to zapraszam do naszych publikacji. Nasze miejsce, inspirator do pracy z lokalnością. To Ola, jeśli możesz przesłać linki na czacie, to też będę wdzięczna. To są linki do PDF-u, więc to można sobie ściągnąć. A jeśli ktoś chce wersję papierową do biblioteki, to też można się do nas odezwać. Jeszcze mamy je dostępne. To też można z tego skorzystać. Bo to są różne takie praktyczne właśnie ćwiczenia w ogóle, jak my pracujemy z młodzieżą, jak pracujemy, żeby je zaciekawić. Inny jeszcze przykład, tak też na szybko, pokażę jeszcze kilka map, Lutowo i Iłowo, to są etnograficzne mapy gminy Sępólna Krajeńskiego i to też bardzo było takie włączające, ciekawe projekty, bo one właśnie były bardzo w terenie. Tutaj bardzo, wszystkie, cała ta grupa spacerująca po ulicy, to są sąsiadki, mieszkanki wsi, które oprowadzały nas i pokazywały najważniejsze miejsca w okolicy. No to było niesamowite, że można się tak przejść po okolicy i one po prostu przegadują się jedna z drugą, opowiadają, co bardziej pamiętają, które nazwy lokalne są bardziej aktualne, a które nie. I to wszystko to dla nas jest istotne. I w taki też sposób zachęcam Państwa do działania. Jeśli macie tylko możliwość, albo możecie właśnie znaleźć taką współpracę, czy też właśnie poprzez jakieś organizacje, czy sami macie takie zapędy, to naprawdę daje dużą satysfakcję. Zrobienie takiego projektu społecznego z lokalną społecznością, podzielenie się, słuchanie tych historii, bo dla wielu starszych osób nawet wysłuchanie tej historii to już jest duża wartość. To już jest to, że my nagramy to spotkanie, nagramy tą opowieść, może jakąś piosenkę, może jakiś wiersz, czy opowieść z dzieciństwa. To już naprawdę jest duża taka wartość dla tej osoby, że ktoś ją wysłuchał. Po prawej stronie widzicie Państwo zdjęcia, bardzo dużo zdjęć też oglądaliśmy. Zawsze to jest ten motyw, że zdjęcia to w ogóle bardzo dobre narzędzie do przypominania sobie wielu rzeczy, więc to też jest jedna z rzeczy, które my używamy w swojej pracy. No i jak najbardziej po prostu jako źródło wiedzy. I takie były te mapy. Znów, no jest to jakaś forma graficzna. To nie jest tak, że Państwo od razu muszą robić taką mapę, ale chciałam pokazać to jako przykład, bo to po prostu jest taka realna rzecz, która powstała. I to też jest ważne, że możemy robić jakieś projekty i fajnie jest, żeby był jakiś efekt końcowy, bardziej lub mniej fizyczny, ale żeby coś z tego powstało, żeby można było docenić tą wiedzę lokalną, żeby można było docenić te osoby, które włożyły w to czas, chęci, które oprowadziły nas po jakimś miejscu, które opowiedziały historię, docenić tych starszych, docenić młodzież, docenić każdą osobę, która pracowała z nami. Tutaj wszystkie te opisy miejsc, które tutaj są, to wszystko jest na podstawie rozmów, wywiadów z osobami, które mieszkały w tych okolicach. Niektóre z tych budynków znów, niektóre istnieją do dzisiaj, niektóre są już tylko
Są już tylko na mapie takiej właśnie symbolicznej, którą jest ta mapa. To też jest bardzo ciekawe. Są tutaj też miejsca typu straszny las albo jakaś jaskinia w lesie. No więc takie miejsca, takie poszerzające też to nasze lokalne miejsce. To w ogóle też jest bardzo ciekawa metoda, praca z mapą, bo ona pokazuje też, jak bardzo szeroka jest ta nasza lokalność i co jest dla nas istotne. Tak zupełnie podsumowując, mam też taką ciekawostkę. Jeśli chcieliby Państwo spróbować, to jest też taka prosta aplikacja, Dynoma, do której za chwilę też prześlemy link na czacie. To jest język, może ktoś z Państwa był w Wilamowicach. Wilamowice to jest takie bardzo ciekawe miasteczko. Są tam osoby, które używają języka wilamowskiego. I nie będę już za dużo o tym opowiadać, ale my też bardzo długie lata pracowaliśmy właśnie ze Stowarzyszeniem Wilamowianie. No i to taki jeden, dosłownie jeden z takich drobiazgów. Można napisać tutaj swoje imię, jakieś imiona jednego lub dwóch przodków i swój zawód. Tutaj w tym wypadku na przykład bibliotekarz. Niestety tu akurat nie ma żeńskich form, więc musimy zostać przy bibliotekarzu, ale możemy spróbować jakieś imię. Na przykład. Czy ktoś z Państwa jest chętny? Jeśli ktoś jest chętny, to ja mogę na forum tutaj napisać. Wystarczy jakieś jedno imię i dwa imiona przodków. I tutaj za chwilę możemy sobie. O, Jadwiga, super, dobrze. To za chwilę zrobię. I pokażę, jak to wygląda. Mamy imię Jadwiga. Jakieś jeszcze dwa imiona przodków mogą być żeńskie albo męskie, poproszę. Wanda i Gracjan. I wpiszę właśnie, że jest pani z biblioteki. I uwaga, uwaga, zaraz udostępnię, jak się pani by nazywała w języku wilamowskim. Bibliotekier Wisznofum Wandła Lucek. Ja nie umiem po wilamowsku, więc tak tylko czytam bardziej fonetycznie, ale można tak sobie wymyślić, jak wygląda nasze imię po wilamowsku. Wszystkie te tkaniny, które są tutaj, to są też prawdziwe tkaniny strojów wilamowskich. Bardzo, bardzo one są różnorodne, to w ogóle można by opowiadać kolejny wykład na temat Wilamowic. Ale to też jest bardzo ciekawe. Jeśli ktoś nie był w Wilamowicach, to zachęcam. No, chciałam takim czymś może troszkę śmiesznym skończyć, ale cały czas mówimy o słowie, więc to też jest coś takiego ważnego. Jeszcze wrócę do mojej prezentacji. I tak już podsumowując te nasze działania. Takie kilka haseł, które możemy mieć z tyłu głowy, jak robimy coś nowego, jak próbujemy wdrażać różne rzeczy po diagnozie. Z jednej strony jest to zbieranie doświadczeń, czyli właśnie diagnoza jest jednym z takich doświadczeń, chodzenie na szkolenia, jesteście Państwo na webinarze, to jest kolejne zbieranie doświadczeń. Współpraca, czyli to, że próbujecie nie robić wszystkiego sami, nie musicie robić wszystkiego sami. Możecie jak najbardziej robić coś razem z innymi instytucjami, z ludźmi wokoło. Używanie różnorodnych metod i kreatywność. Cały czas ja uważam, że jest to próba szukania różnych nowych ścieżek i do tego też zachęcam. Różne zmysły, czyli znów nasze działania biblioteczne mogą dotyczyć różnych zmysłów. Pamiętanie o potencjale lokalnym i tym, jak bardzo on jest bogaty. I tym, jak bardzo on może wzbogacić też nasze działania biblioteczne. Lokalne dziedzictwo i to, co możemy odkryć, to, o czym może zapomniano, a warto powiedzieć jeszcze raz, to, co może połączyć różne pokolenia, to jest też bardzo ważne. No właśnie, międzypokoleniowość, czyli jak najwięcej działań, które nie skupiają się tylko na jednej grupie, ale pokazują właśnie, że jesteśmy społecznością bardzo różnorodną. To są osoby w różnym wieku, mamy różne zawody, mamy też różne narodowości i tak dalej, mamy różne doświadczenia. To wszystko może nas łączyć w bibliotece.
No i takie hasło na koniec, sprawczość. Tutaj mówię o tym, bo to tyczy się tak naprawdę każdego przykładu, który podałam wcześniej, że to poczucie sprawczości jest też taką podstawą wszystkich tych działań. Sprawczości państwa, ale też osób, które przychodzą do biblioteki, czyli uczestniczą w tych działaniach, żeby one czuły, że one też tworzą to miejsce, że one też robią to działanie, że to są też ich pomysły. Czyli żeby dać taką przestrzeń nie tylko na swój pomysł, ale też na pomysły innych osób i próbę właśnie dialogu. Czy można to jakoś połączyć? Czy można się pogodzić z tym? Jak można spróbować zrobić wspólne działanie? To byłyby takie słowa podsumowania z mojej strony. I już zupełnie na koniec, ja bardzo dziękuję, że Państwo byli ze mną na tym spotkaniu. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany działaniami Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, to tutaj podaję nasze namiary, jest strona internetowa, e-mail, można nas znaleźć na Facebooku i na YouTubie. A ja nazywam się Justyna Orlikowska, do mnie też jest mail, jeśli ktoś z Państwa chciałby się odezwać z jakąś sprawą indywidualnie. I to na tyle. Dziękuję bardzo za udział w naszym spotkaniu.